Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jacon i Burzyk. Dzień dobry. Sprawdzimy jeden z najnowszych głośników firmy Hama, a mianowicie Pipe 3.0. W tym oto pudełeczku przyjechała nasza Hama. Dodatkowo oprócz głośnika znajdziemy kabelek do ładowania USB na USB typu C, klasycznie w kolorze czerwonym, płaski. No i dodatkowo stosowna papierologia, czyli karta gwarancyjna, instrukcja obsługi. Zanim o wyglądzie, bo troszeczkę się zmieniło, jeśli chodzi o poprzedni głośnik tej generacji, to zaczniemy specyfikacją. Wymiary Hamy Pipe 3.0 to 20 cm wysokości i szerokości i głębokości 7,7 cm przy wadze 610 g. Dodatkowo mamy tu baterię 2000 mAh, Bluetooth 5.0, maksymalną moc 24 W, stopień ochrony IPX5, czas ładowania 3 godzinki, czas odtwarzania w okolicach 14 godzin i maksymalną głośność w tym takim najbardziej zbalansowanym trybie w okolicach 94 dB. Jeśli spojrzymy na test Hamy Pipe 2.0, no to ona kojarzyła nam się z transmartami typu T6, T7, taki bidonik z pokrętełkiem na górze. Jeśli zaś spojrzymy na nową generację głośników Pipe, czyli 3.0, no to tu już na samą myśl przychodzi mi marka Sony. Jeśli zasłonimy sobie logo Hamy, które jest na froncie głośnika, no to tu mamy podświetlenie, taki pasek LED-owy, dodatkowo dwa przetworniki również są podświetlone. Na boczkach nie mamy żadnych nóżek, żeby go położyć w ten sposób, natomiast mamy dwie membrany pasywne. Nóżka właściwa znalazła się na dole, tak więc wiemy, że głośniczek powinien stać w tej perspektywie. A szkoda, bo jeśli chodzi o leżący głośnik, no to on też wygląda całkiem sympatycznie, zwłaszcza jeśli jest podświetlony i włączony. Na górze mamy dotykowy panel, gdzie możemy odbierać połączenia, pauzować muzykę, przerzucać utwory, czy chociażby zmieniać te trzy tryby. Czyli mamy tak: Balance, Pure Sound i Bass Boost. Dodatkowo z tyłu wbudowana szlóweczka, a pod szlóweczką to, co mi się podoba, czyli taki kręcony potencjometr odgłośności. Świetnie to zaplanowali. Oczywiście w związku z tym, że mamy tu taki potencjometr, no to mamy różne głośności na telefonie i na głośniku, więc jeśli chcielibyśmy na maksa wszystko podgłosić, to zarówno telefon, jak i głośnik już wtedy manualnie musimy przekręcić. Dźwiękiem oczywiście ostrzeże nas o tym, że już osiągnęliśmy maks. Pod spodem mamy włącznik, przycisk mode do zmieniania podświetlenia, możemy je włączyć bądź przerzucać jeden z 10 trybów podświetleniowych, jakie się tu znalazły. Są również takie, które zgrywają się z muzyką. Na dole zaślepka, bo mamy oczywiście IPX5, jak mówiłem w trakcie specyfikacji, a pod zaślepką gniazdo ładowania USB-C, no i gniazdo jacka do połączenia kabelkowego. I mikrofon jeszcze był po drodze. Jest mikrofon, bo mówiłem również, że ten dotykowy przycisk na górze odpowiada za odbieranie połączeń, czy chociażby wywoływanie asystentów. Znamy specyfikację, znamy wygląd, więc warto by było przejść do tej najważniejszej części, czyli odsłuchu, a potem zaraz do podsumowania. Tu już wiemy, że głośnik jest sygnałek z polskiego radia maksymalnie podgłoszony. Tu go postawię, żeby mieć łatwo przerzucać tryby, jeśli chodzi o muzykę. I zaczniemy klasycznie, czyli Head is Underwater, Gloria Tells. To jest drugi czy trzeci? To jest Bass Boost. A pierwszy był jaki? Balans. To balans nie jest balansowany. Pure Sound jest najładniejszy. Pure Sound jest najładniejszy, to już teraz można powiedzieć.
nie, no ten darujmy sobie. Ten też jest taki trochę bass boostowy. No właśnie o tym, ja myślałem, że to jest bass boost. Nie, dajmy na pióra, bo to dobrze zrobi temu filmowi, tej recenzji i temu głośnikowi. Astral Projection. Android. No brutalnie uczołeś. A co? Jak sobie przeleci. Wydaje mi się, że wystarczy. Powiedz mi cenę, a powiem ci jak gra. 369 zł. To uważam, że w ogóle te dwa tryby, balans i bass boost, to... Można było je pominąć. Można je pominąć, dokładnie, bo robią więcej złego niż dobrego. Możesz odwrócić to, chociaż będzie podświetlenie teraz widać. O. To dam do drugiego kadru, żeby tak było widać. A i w trybie tym Pure Sound, czyli teoretycznie tym... najczystszym dźwięku, o, to też możesz pokazać, jak się fajnie zmienia, jak naciskasz, to fajne efekty są. To wszystko będzie w przebitce, tak? Dobrze, dobrze, właśnie Danielu. To uważam, że... uważam, że jedynie tryb Pure Sound jest jakby poprawnym, akceptowalnym... i godnym słuchania przyjemnym, trybem. Tak, i wartym słuchania trybem. Bo i tak ten basik się w nim utrzymuje. Wcale on nie zanika, chociaż nie jest tak jak na tych dwóch wyższych trybach, ale tam jest po prostu dudnienie jak z dna jakiejś beczki. Tak. A mimo wszystko też utrzymują się w miarę czyste te średnie i wysokie pasma. Chociaż nie oszukujmy się, nawet w trybie Pure Sound, jak uruchomiliśmy ostatni utwór, czyli Tainted Red Revision, to tam na samym początku są takie talerze perkusyjne, to one są tutaj ledwie słyszalne, nawet w trybie Pure Sound, a w pozostałych dwóch to nawet byśmy ich nie szukali. Także Pure Sound jest spoko, całkiem przyjemny, chociaż i tak nasycony basikiem, ale to dobrze, bo na tyle, na ile jest to, że tak powiem, jeszcze wskazane. No i jest to głośnik jednak bardziej kierunkowy. Te dwa przetworniki są z jednej strony i mimo już taka bryła jest lekko trójkątna, chociaż zaokrąglone są te kąty mocno, to tylko z jednej strony brzmi tak czysto, bo z drugiej już jest zupełnie inny dźwięk. No tak, bo z tej i z tamtej strony mamy tylko membrany pasywne, dokładnie. Natomiast dwa główne przetworniki znalazły się na froncie. W zasadzie nie wiem, co mam za bardzo dodawać, bo Daniel wyczerpał temat, jeśli chodzi o grę tego głośnika. No i jest to dodaj coś o podświetleniu. Głośnik stricte rozrywkowy, 10 trybów podświetlenia, mówiłem już wcześniej, znajdziemy bardzo różne... Ale jak się podoba.
Podoba mi się ten, który zgrywa się z muzyką, jak również ten, gdzie pasek LED-owy przechodzi bezpośrednio już do przetworników i wtedy podświetlają się przetworniki. No właśnie, ale tam jest kilka takich trybów, w sensie kilka diodów jakby jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak jakby taki equalizer mini. Ładował się i... Dokładnie, jakby się ładował i rozchodził, tak jak samochód gadający z Nieustraszonego. O, mniej więcej w tym ten sens. Poczekaj, jak on się nazywał? Nie przypomnę sobie, już mnie kilka razy o to pytałeś, ja nigdy nie pamiętam. Kit. Kit? Tak. No może, nie wiem. No i poza tym właśnie są te dwie membranki. Szczerze, to bardziej mi się podobają te rozchodzące się diody niż samo podświetlanie membran. No, co kto lubi, każdy znajdzie coś dla siebie. Ciekawy głośnik. To sterowanie dotykowe jest takie kontrowersyjne, bo znaczy ono działa dobrze. Nie możemy powiedzieć absolutnie, że coś jest nie tak, ale jednak jak fizyczny przycisk by był, to zawsze czy w jakiejś rękawiczce grubszej, czy czymkolwiek byłoby to może trochę łatwiej przeżyć. Dobrze, że jest potencjometr taki klasyczny, mechaniczny, bo on, tak jak mówisz, jest fajnym dodatkiem. No jest to po prostu taki featurek nowy, tak. Całkowicie odbiegający. Nowa konstrukcja, to też trzeba pochwalić. Odbiegający od poprzedniej generacji, no bo te głośniki różniły się diametralnie. Na bas-booście głośnik trząsł się, no ale ta muzyka, która się z niego wydobywała, była po prostu bez szału, tak samo na balansie. Natomiast Pure Sound, jak najbardziej tryb taki do posłuchania. Wiadomo, że jeśli ktoś lubi muzykę rockową, no to ten głośnik nie będzie za bardzo dla niego. Głośnik, bym powiedział, taki uniwersalny dla osób, które lubią od czasu do czasu posłuchać różnych gatunków muzycznych w cenie 369 zł. Nieco drogo. Nieco drogo, mogłoby być nieco taniej, ale patrząc na Winda, którego nagrywaliśmy w zeszłym tygodniu, no to i tak jest dużo, dużo ciekawszym głośnikiem. A, JBL-a, no to tak, to zdecydowanie. Z Wami dzisiaj Jadson i Burzyk i Hama Pipe 3.0.